pierwszej kolejności gratulacji z otrzymanej nagrody Paszporty Polityki 2022. Oczywiście do naszych widzów proszę powiedzieć, w jakiej kategorii oraz jak odbieracie dane wyróżnienie, daną nagrodę. Nagroda w kategorii kultura cyfrowa. Dla nas sama nominacja szczerze była zaskoczeniem, ponieważ zazwyczaj nominowani są twórcy gier, bądź zwyciężają twórcy gier. My jesteśmy... Tworzymy rzeczy dziennikarskie i nie zawsze rozpatrujemy może stricte w kategoriach kultury cyfrowej, chociaż faktycznie są jej częścią. Dla nas to było na początku zaskoczenie. Faktycznie ten projekt był gdzieś następstwem wielu różnych projektów, które też łączyły chociażby sobie komiks, interaktywny komiks, zabawę dźwiękiem, zabawę muzyką, grami i tak dalej. W związku z czym cieszę się, że po prostu to też zostało zauważone i taka dla mnie chyba najbardziej ważne w całej tej teraz już nagrodzie jest pokazywanie innym twórcom mediów, że można to dziennikarstwo mieszać z innymi dziedzinami kultury i że wychodzą z tego fajne rzeczy. A czy w waszym przypadku, jako u twórców artystycznych i zarazem cyfrowych, czy mieliście marzenie, czy marzyliście, aby jednak wam udało się właśnie otrzymać daną nagrodę, przede wszystkim po tym, jak zostaliście nominowani? Nie, w ogóle nie marzyliśmy o nagrodzie, nie, totalnie. No wiadomo, że zawsze jest taki trochę, jak już przechodzi ten moment, kiedy wyczytywane jest nazwiska, czy ale nazwiska, ja się nie spodziewałam, naprawdę się nie spodziewałam. Ja chyba, nie wiem, chyba po naszym tym przemówieniu, które było totalnie nieskoordynowane, trochę się boję go oglądać powtórki, tak. Bo po prostu śmieliśmy się w samochodzie, przygotujemy, coś nie przygotujemy. No i tak średnio przygotowaliśmy. Więc nie, no to jest po prostu... Chcemy to teraz po prostu dobrze wykorzystać i traktujemy to jako szansę. Tak jak zostało powiedziane na scenie, jesteśmy małą grupą reporterów, którzy robią rzeczy inaczej. Więcej świata o nas nie wie niż wie. Dzisiaj dzięki tej nagrodzie trochę więcej ludzi się o nas dowiedziało i mam nadzieję, że po prostu zapoznają się z tą naszą twórczością. Tak, dokładnie. A zadam takie pytanie, może nie do końca pytanie prasowe, medialne. A kto z was bardziej cieszy się? Czy ty, czy kolega? Bo z tego co widzę, że jednak dziewczyna tutaj bardziej się cieszy się, bo chyba kobiety są bardziej wrażliwe. Zdecydowanie tak. Ale szczerze, no ja się naprawdę nie spodziewałam tej nagrody. Dla mnie po prostu nominacja była wielką nagrodą. To, że rzeczywiście zazwyczaj obecność tutaj, gdzie my no, poruszamy się w trochę innym świecie. Nikogo nie znamy. Tylko z telewizji tworzymy, ale nie osobiście. Tak, zazwyczaj. Mimo, że nasze działania rzeczywiście przecinają się z kulturą, z działaniami audiowizualnymi, komiks, inne rzeczy tworzyliśmy. Ale po prostu no, zazwyczaj chodzimy na imprezy dziennikarskie. I tutaj no, to jest dla nas duże wyróżnienie, więc nie spodziewałam się, że jednak trochę czujemy się odmienni, że jednak po prostu w tej kategorii zwyciężymy, co jest ważne. Dla mnie jakby, no, może jest to sukces, ale jakby czuję, że to jest ważne, że nasza praca po prostu została doceniona, że naszego małego zespołu, tego, że no, nie mamy często budżetów wielkich na realizację swoich projektów, że mamy patronów, patronki, którzy nas wspierają i chcemy, żeby ich było więcej, że jakby nie działamy na dużych budżetach, a robimy rzeczy ważne i ważne projekty, które mogą zdobyć paszport polityki, więc to jest dla mnie cenne. I ostatnie pytanie, nie mogę tutaj wam nie zadać, ponieważ nasi widzowie mnie rozszarpią. Zasadnicze pytanie, co waszym zdaniem, co wam paszport polityki w tym przypadku da, jakie wam otworzy drzwi oraz jakie macie plany zawodowe na najbliższy okres, czy będziecie tworzyć kolejne projekty, oczywiście mając na uwadze, że dana nagroda każdego twórcę mobilizuje, daje tą energię do tworzenia dalej. Kto z was? Powiem tak, mamy go dopiero jakieś 7 minut, więc jeszcze nie pomyśleliśmy do końca, co z nim zrobimy. Na pewno nie wiem, co się dzieje dookoła, jeszcze nie miałem nawet okazji spojrzeć na telefon. Chciałbym oczywiście, żeby ta nagroda pomogła nam dotrzeć do większej liczby ludzi. Pracujemy w kulturze, pracujemy w mediach, to jest ważne, żeby gdzieś z tym docierać. To jest pierwsza sprawa. Druga, tak, już za 2 tygodnie ruszamy z pracami nad kolejnym projektem, który poniekąd będzie następstwem albo bardzo korzystał z doświadczeń, które zebraliśmy przy projekcie, który dzisiaj wygrał. Również będzie działo się w Ukrainie. Premiera planowana jest na 20-21 lutego. Tak, jeszcze tylko dodam, że marzenie małego startupu dziennikarskiego jest zawsze to, żeby mieć jak najwięcej odbiorców, że taka nagroda daje możliwość też, żeby więcej osób się o nas dowiedziało i mogło nas zaobserwować, pokochać, polubić to, co robimy, bądź też merytorycznie skrytykować, ale poznać po prostu to, co robimy i na czym się znamy.